Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dar Aregor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Katawa Soju, czyli moi drodzy nasza cudowna, smutna i urocza przygoda z naszymi niepełnosprawnymi kobietami. Moi drodzy, jesteśmy właśnie po nieprzespanej old nocy, a nieprzespana noc była przez to, że rozmawialiśmy z Emi o poważnych rzeczach. Jakby dała nam do zrozumienia, że hej, my nie chcemy się jakby do siebie zbliżyć. Nie chcemy stworzyć jakby cudownego, pięknego związku na zaufaniu. Po prostu cię kocham i chcę być obok ciebie. Ja to tak rozumiem. Jest to moim zdaniem bardzo głupie. No ale cóż poradzić. I teraz nasz protagonista poszedł pobiega, żeby oczyścić umysł jak Emi. Zobaczymy, czy się mu to uda. Ja tylko chciałbym jeszcze raz na początku wspomnieć, że jak się wam odcinek podoba, zasubskrybujcie i dajcie łapkę w górę, bo to naprawdę cieszy. Poranek jest chłodny i bezchmurny, może trochę wilgotny. Najwyraźniej lato daje o sobie znak. Gdy przybywa Emi, już się rozciąga i wita mi uśmiechem oraz macha ręką. Czy mi się zdaje, czy Emi przypadkiem nie miała uważać na swoje nogi? Było mówione, że nie może zbytnio w nich chodzić za dużo, bo musi oszczędzać się. To może biegać? Ja wątpię w to. Hej Hisao, jak zawsze uśmiechnięta i radosna. Sztuczny, perfidny i parszywy uśmiech moim zdaniem. Znaczy, ja jestem teraz strasznie krytyczny do niej, ale naprawdę teraz zachowuje się sztucznie. Widok jej takiej radosnej jest jak kopniak w krocze. Jak ona może być taka wesoła po wczoraj? Odmachuję jej lekko, jestem zaskoczony, że mnie przytula, ale nie całuje. Hej, co do zeszłej nocy? Za późno na naprawę. Znaczy, na naprawę sytuacji. Nadchodzi. Chciałam podziękować. Tak, ja też chciałam ci podziękować, Emi. Podziękuję ci za to, Emi, że zniszczyłaś związek tak naprawdę. Właśnie udało mi się wreszcie trochę pospać po raz pierwszy od dłuższego czasu i wydaje mi się, że to przez naszą rozmowę. Zajebiście. My cierpimy, żebyś ty mogła spać. Super. Tak więc dzięki. Coś jeszcze? Jak mogła mieć lepszy sen po naszej dyskusji? Praktycznie powiedziała mi, że nie zbliży się do mnie. I to jej pomogło jej się wyspać? Ona nie jest normalna? Kenji miał rację. Przepraszam, ale co do cholery? Emi albo nie zauważa mojego zdumienia, albo nie chce go zauważać. Z nią już nic nie wiadomo. Trochę olać ją? A, nie ma problemu. Cieszę się, że pomogła. Opanowuję na tą chwilę jad, która chce się wkraść do mojego głosu, ale chyba lepiej będzie, jak zacznę już biegać, nim zrobię coś głupiego. Racja? Emi wydaje się równie chętna do rozpoczęcia i wkrótce potem pędzimy po bieżni. Jestem pewny, że jest teraz bardziej rozluźniona. Jej bieg powrócił do ruchów pełnych gracji, które pamiętam z czasu, gdy ją po raz pierwszy obserwowałem. Jest to całkowite przeciwieństwo niemal okrutnego miotania się po torze przez kilka ostatnich dni. Wygląda na to, że nasza rozmowa naprawdę jej pomogła. Szkoda, że nie pomogła mnie. Jedna osoba nie może cierpieć dla drugiej. Wczuwam się w rytm biegania, wracając myślami do okresu, kiedy nie mogłem pozwolić sobie na myślenie o niczym innym poza utrzymaniem miarowego oddechu i poruszaniu nogami. Te dni chyba już minęły. Przynajmniej na kilka pierwszych okrążeń. Rozdrażniony fiaskiem oczyszczenia swojego umysłu zwiększam tempo. Źle to się skończy dla nas. Ach, znów to uczucie płonących nóg. Powietrze wtaczane do klatki piersiowej nierównymi wdechami. Bicie mojego serca, o które nadal muszę uważać. Ale najwyraźniej stało się silniejsze. Czuję, jak tłacza krew do żył. Dźwięk brzęczy mi w uszach. Ale zamiast panikować, tak jak robiłem to do tego śnieżnego dnia, jestem wypełniony euforią. Tak, działa, moje serce. Ta śmiertelna wada, przez którą tutaj wylądowałem, polepszyło się. To jedna z dobrych wiadomości. Teraz jestem w stanie się nie poddawać. I może pewnego dnia przestanę tak się martwić.
Teraz nie ma znaczenia, że nie mam pojęcia, co robić z Emi i ze sobą. Liczy się tylko fakt, że moje ręce oraz nogi cały czas poruszają się do przodu w jednym rytmie. Nic innego. Coś mi tu nie pasuje. Gdy docieram do ostatniej prostej, przypominam sobie, że bieganie naprawdę pomaga, choć nie na tyle, na ile miałem nadzieję. Pomaga jej, bo to jest jej sposób na rozwiązanie problemu, nie twój. Rzeczywiście czuję się lepiej, a gdy pokonuję marszem kilka kółek, aby ochłonąć, zaczynam przypominać sobie zeszłą noc nieco mnie emocjonalnie. Emi chce trzymać mnie na dystans. Nie mogę się na to zgodzić. Musi być na to jakiś inny sposób, jakiś kompromis, który moglibyśmy osiągnąć. Sądzę, że ona jest tak uparta, że to jest niemożliwe, no ale warto próbować. Nie jestem jednak pewny, czym byłby taki kompromis. Niech to prawie udało mi się spojrzeć na to optymistycznie. Nieźle ci poszło, Hisao, naprawdę zrobiłeś postępny. Cieszę się, że nadal mnie wspierać i tak dalej, ale... Nieźle poszło? To wszystko, na co mogę mieć teraz nadzieję, co? Gratulacje, Hisao, jesteś żałosny. Nasze myślenie jest trochę zbyt pesymistyczne. Znaczy, nasz bohater powinien podejść do tego tak, okej. Kobieta nie chce mi się pozwolić do siebie zbliżyć, prawdopodobnie z nią nie będę szczęśliwy nigdy, w związku zawsze będzie problem. Lepiej uciąć tą relację, pocierpić strasznie trochę, a później, żeby było lepiej. Muszę zmienić swoje nastawienie. Cóż, no wiesz, jestem całkiem niesamowity. A jednak po prostu cały czas mówię rzeczy, których nie mam na myśli. Lada moment będę tak dobry w ukrywaniu swoich problemów jak Emi. Oby nie. Lubię tak myśleć. Czemu ona mi to robi? Mówić coś takiego z tak prawdziwym uczuciem w głosie, że sprawia to, że moje serce bije szybciej? Nie o to jej chodzi. Nie może jej o to chodzić. Musi mi iść znacznie gorzej niż przypuszczałem, ponieważ Emi przygląda mi się badawczo. Hej, wszystko w porządku? Jeśli ty się mnie pytasz, czy wszystko w porządku? Ej, nasz bohater na przykład powinien powiedzieć, tak, wszystko okej. Okay. Może powinniśmy iść do pielęgniarza, co? Nie ma powodu. Ta, nie chciałbym ci tu zemdleć. Ukrywamy. Emi wydaje się lekko zaskoczona moim nieprzyjemnym tonem. Nie mów tak, bo... Wiesz, już raz to zrobiłeś. I żyję, więc jest okej. Okay. Czemu zachowuje się tak tkliwie? Chyba ckliwie powinno być. Przecież jej to nie obchodzi. Myślałem, że wyraziła się jasno. Ale mimo tego wszystkiego łapię się na tym, że przepraszam, mimo że nawet nie powinienem. Mimo że pewnie tylko udaję. Ech, przepraszam. Dawaj, chodźmy zobaczyć się z pielęgniarzem. Przez cały czas nie mogę zmusić się, by być spokojny. Za każdym, gdy mam wrażenie, że otrząsnąłem się z tego, co się wydarzyło zeszłej nocy, Emi robi albo mówi coś, co okazuje uczucie, i wracam do punktu wyjścia. Nawiedza mi obraz, w którym kończymy rozmowę. Było tak jak ostatni obrót nożem, który pozbawił mnie nadziei, że Emi i ja możemy być czymś więcej niż jesteśmy teraz. Teraz są czymś więcej niż przyjaciółmi, ale mniej niż... parą? Bardziej to tacy kochankowie tak naprawdę. A kim jesteśmy w tym momencie? W gruncie rzeczy tylko przyjaciółmi, którym zdarza się pieprzyć. Bardzo złe określenie, ale okej. I naprawdę to nie jest tak, że nie lubię z nią spędzać czasu. Sam niedawno tak powiedziałem. O mało co w ogóle nie ruszyłem z nią tematu. Miałem zamiar go zignorować i pozwolić sprawom toczyć się samym, nie? Może warto olać to wszystko? Znaleźć kogoś innego? Z tymi myślami, przemykającymi mi przez głowę, znajduję się przed drzwiami gabinetu pielęgniarza, wciąż ponury, podczas gdy on bada Emi. Emi wychodzi przez drzwi, podskakując. Obdarowuje mnie całusem i biegnie, jak przypuszczam, wziąć prysznic. W międzyczasie pielęgniarz zaprasza mnie do swojego gabinetu, by ceremonialnie rzucić na mnie okiem. No co mi powiesz? Jakieś problemy dzisiaj? No trochę tak, ale to nie na rozmowę z tobą. Nie, nawet dzisiaj dałem sobie trochę mocniej w kość i jej niż dawniej i najwyraźniej poradziłem sobie z tym. To niepodobne do ciebie, żebyś tak ryzykował, Hisao. Nie mam już nic do stracenia? Tak mogę powiedzieć? Za dużo czasu spędzę z Emi,
zbytnio ci się udzieliła. I to niekoniecznie w dobrym sensie. Zmiana mi powoduje, że mimo moich wysiłków nie mogę się powstrzymać od niezadowolonego zmarszczenia brwi. No, to ci teraz nowość, nie uważasz? Zazwyczaj twoją normalną reakcją na imię Amy był szeroki uśmiech niż zachmurzona mina. No, trochę się złych rzeczy stało. Co dokładnie wydarzyło się między wami? Amy wydaje się to nie ruszać, cokolwiek to jest. Nie widziałem jej tak wyluzowanej od tygodni, co jest dla mnie niezwykłe o tej porze roku. Co ma pan przez to na myśli? Przez co? Czyżby w tym okresie był wypadek? O tej porze roku. Próbuję się dowiedzieć, co ją trapi, ale zamyka się w sobie, gdy tylko poruszyłem temat. Za to zeszłej nocy powiedziała... Pozwól, że zgadnę. Nie powie ci, ponieważ mówi, że nie może ci zaufać. No patrz, czyli tobie też to powiedziała, no proszę. I teraz jesteś zdruzgotany, ponieważ myślałeś, że wy dwoje bylibyście czymś znacznie więcej niż ona zdaje sobie myśleć, tak? A patrz, jednak jesteś inteligentny. Amy, mniej więcej. Jak do licha pan wiedział? Hisao, jestem pielęgniarzem, moja praca jest wiedzieć takie rzeczy. Ptaszki ćwierkają itd., tak? Okej. Dodatkowo znam Amy wystarczająco długo, by wiedzieć, że zrobiłaby coś takiego. To w jej stylu. I ty sobie to tak normalnie do tego podchodzisz, tak? Okej. Mówi to na pół czułym, na pół sfrustrowanym tonem, który byłby bardziej odpowiedni, gdyby z jego ust zwisał papieros. Ale w tym przypadku wystarczy mu długopis. Posłuchaj. Miałbyś coś przeciwko, gdybym dał ci radę? Każda pomoc się przyda, nie bądźmy jak Amy. O! Udziela nam się Amy, ale nie bądźmy jak Amy. Jasne, czemu nie? Co to wczoraj mówił Matou? Jeżeli nie możesz obserwować przedmiotu, to obserwuj jego otoczenie. Właśnie. Warto spróbować. Założę się, że pielęgniarz zna Amy lepiej niż ja. Jasne, jestem otwarty na sugestie. Szczerze to jestem tak jakby zagubiony. Nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Nigdy bym się nie domyślił. Mówiąc to uśmiecha się, chyba się wygłupia, no to jest żart. Posłuchaj, sprawa jest taka, Amy jest uparta. Nie zgodzę się? Znaczy okej, on zna dłużej Amy, okej, ale jedno bycie upartym, a drugie celowe ranienie kogoś. Okej, można być upartym, dążyć do swojego, ale to nie powinno powodować, że kogoś celowo ranisz. Do tej pory powinieneś już wiedzieć, a jeśli nie, to jesteś całkowicie mało spostrzegawczy. Ale zastosujemy wobec siebie domniemanie niewinności. Jestem bardzo wdzięczny. Tak czy inaczej, jeśli zdecydowałeś się, że nie chcę mówić o tym, co się stało, to nie powie ci o tym, co się stało. Mieć tu w dupie po prostu. Powiedziała cokolwiek o tym, co ją trapi? Jakaś wskazówka? Cóż, powiedziała wprawdzie, że ma koszmar w wypadku. Naprawdę? W takim razie robisz postępy, to dobrze. Zajebiście, mam cierpieć tylko dlatego, żeby starać się naprawić, a ona nie chce naprawić i jest dla mnie... No, mówi niemiłe rzeczy. Cóż, chyba będę mógł ci dopowiedzieć to bez naruszenia mojej surowej polityki nie ingerowania, jeśli chodzi o głupie decyzje podejmowane przeze mnie. Aha. Zbliża się rocznica jej wypadku. Aha. Jest przygnębiona o tej porze, ponieważ była to traumatyczne przeżycie, biorące pod uwagę, co straciła. To inna sprawa, zachowała się tak, jakby straciła więcej niż nogi. Co się stało? Hola. Nie. O tym nie mówię. Będziesz musiał o to zapytać kogoś innego, ponieważ to... odrębna puszka Pandory, której nie mam zamiaru otwierać. Chodzi o jej ojca? Jeśli Amy będzie chciała, byś wiedział... Powiedz ci to w swoim czasie. Musisz być po prostu cierpliwy, to wszystko. Znaczy ja rozumiem poświęcać dla związku, ale nie? Trochę nie? Dlaczego pan w ogóle pomaga mi z tym wszystkim? Bo zależy mu na Amy. Ponieważ jesteś dla niej odpowiedni, ufa tobie, nawet jeśli tak nie myślisz. Ale ona mi powiedziała, że mi nie ufa, bałwanie. A ty w tej chwili masz najlepsze szanse ze wszystkich osób w tej szkole, by pomóc jej w tej porze roku. Mam cierpieć dla niej. Nie przyjmuję mojej pomocy, ale może przyjąć twoją, jeśli tego nie schrzanisz.
Ja już coś czuję, że ja to schrzanię i to chyba celowo. Więc nie schrzań tego, rozumiesz? Trochę nie. Otwieram usta, by odpowiedzieć, ale przerywa mi pukanie do drzwi. Hej, dalej tam jesteście? Tylko momencik, Emi. Daj na chwilę na założenie spodni. Super, dzięki. Tak, bo tych słów teraz potrzebowałem. Drzwi nagle się otwierają i przeszywa spojrzenie pielęgniarza. Dupek. Nie miałem zamiaru robić ci nadziei. Hej, możemy... mnie w to nie mieszać? W każdym razie, co jest, Emi? Czegoś zapomniałaś? Próbuję przyjąć przy niej radośniejszy ton. Nie ma potrzeby jej smucić. Obydwoje możemy udawać, że wszystko jest porządeczku. Aha. Czyli bawimy się w udawanie. Jest git, mimo że nie jest git. Super. Właściwie zapomniałam cię o coś spytać. Tak? Co to takiego? Chcesz przejechać ze mną do mojego domu? Okej. To jest, już tak brzmi trochę jak bliższa relacja? Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale moglibyśmy jej matki spytać o coś. Może o ten wypadek. To jest taka już nawiązanie do tego, co mówił wcześniej pielęgniarz. Moja mama robi obiad i myślałam, że może chciałbyś się do nas przyłączyć. Brzmi to jak związek poważniejszy, a ty mi nie ufasz. Cóż, oczywiście, że się zgadzam. Emi żartobliwie uderzyła pielęgniarza w ramię. Nie, ty głupku. Ty byłeś w zeszłym tygodniu. On był? No ja mówiłem, że matka Emi kręci z pielęgniarzem, na pewno. Mówiłam do Hisao. O, ciekawe. Spotkanie z rodzicem. Weź mi nic nie mów. Weź spadaj. Z chęcią się z tobą wybiorę, Emi. Dzięki. Pielęgniarz unosi brwi, ale niczego nie mówi. Świetnie, będę w swoim pokoju. Wpadnij, jak weźmiesz prysznic i przebierzesz się w coś schludniejszego, to złapiemy autobus. Brzmi dobrze, widzimy się za chwilę. Tym razem to ja nachylam się do szybkiego buziaka, po czym biegiem rzucam się do swojego pokoju. Coś tu jest nie... Coś mi tu nie pasuje. Cóż, co za ciekawy rozwój wydarzeń. Może koniec końców zbliżymy się do siebie? Nadal mam pesymistyczne myślenie na ten temat, ale okej. Może Emi wreszcie jest gotowa, by się trochę otworzyć? Nie. Albo może jest po prostu uprzejma, a darmowy posiłek wygląda na dobrą okazję, by przeprosić za wczorajszą noc. Świetnie. Teraz nie mogę się zdecydować, czy być podniecony, zdenerwowany, czy też przygnębiony. Zobojętniały. Najlepsza opcja. Decyduję się na kombinację wszystkich trzech i wskakuję pod prysznic. Kęcić w paru jak kiedyś, czy nie? Nie, odpuścił tym razem. Hurra! No ale zobaczmy, jak to się potoczy. Na razie, no tak dziwnie. Nie widzę tej kolacji, ale okej. Okej, jedziemy. Widzimy odbicie naszego protagonisty. Wygląda na dość przygnębionego. Raczej nie lubi jeździć autobusami. Tak właściwie mogę stwierdzić, że to z całą pewnością. Bardzo się kołyszą i dziwnie pachną. I czuje się każdy wybój na drogę. Na polskiej drogę to nawet normalnym autem się czuje. Niezbyt cieszy mnie perspektywa jazda nimi. Dodatkowo nogi Emi cały czas wydają brzęczny dźwięk, kiedy zwraca na siebie uwagę wszystkich ludzi w autobusie. Znowu jest w krótkich spodenkach i ma zaciągnięte na protezy długie skarpety, żeby nie wyglądały znów tak oczywiście sztucznie. Ale to nie powstrzymuje kilku dziwnych spojrzeń za każdym razem, kiedy jej nogi uderzają o siebie ze słyszalnym brzęknięciem. Wierce się nerwowo w swoim siedzeniu, a Emi unosi pytająco brwi. Wścibskie spojrzenia zdają się jej nie przeszkadzać, albo po prostu nawet nie zauważa, że ludzie się gapią, może się po prostu przyzwyczaja po tych latach. Na pewno doświadczyła jest wystarczająco wielu dziwnych spojrzeń, po jakimś czasie pewnie przestała je zauważać. Nie żebym w ogóle powiedziała, gdybym zapytał. Innym faktem jest to, że kłopotem dla mnie nie jest tylko autobus. Nie mogę się pogodzić z faktem, że Emi wydaje się jednocześnie próbować zbliżyć się do mnie i odepchnąć od siebie. Znaczy, tak jak pielęgniarz powiedział, ona jest uparta, ale moim zdaniem nie po kolei ma w głowie. Znaczy, nie ze względu, że obrażam kogoś, że jest głupi, pod względem, że nie umie trochę ułożyć swoich myśli.
Pięgniarz powiedział, że mi ufa, nawet jeśli na to nie wygląda. Powiedziała, że mi nie ufa, więc ja bardziej ufam słowom niż domysłom. Okej, jesteśmy naukowcem, badamy otoczenie, ale fakt jest faktem. Ale nie jestem pewien, czy mogę mu zaufać. Chronię mi tak, jak ja ją chronię i pewnie powiedziałby o niej coś dobrego, gdyby mnie ktoś zapytał. Mógł więc po prostu tak zrobić. Było jednak coś w tym jego szczerym zaskoczeniu, gdy Emmy mnie zaprosiła. Jakby nutka zaufania? Może jednak? Może rozmowa zeszłej nocy pomogła bardziej, myślę. Ale wciąż się martwię. Spotkanie z rodzicami jest czymś ważnym, prawda? Na ogół bardzo. Nie żebym już nie spotkał matki Emmy, ale było to tylko jako znajomy. Teraz będzie to jako jej chłopak ze wszystkim, co się z tym wiąże. Nie jesteście moim zdaniem parą. Czuję mocące w klatce piersiowej serce echo tego śnieżnego popołudnia, które wydaje się tak odległe, że równie dobrze mógłby być w całkowicie innym życiu. Z takim wyjątkiem, że wtedy nie wiedziałem, co się dzieje. Nie miałem również lekarstw, by zapobiec wymknięciu się spraw spod kontroli. Przeszedłem drugą drogę w kwestii swojego zdrowia fizycznego i dzisiaj po raz drugi mam wrażenie, że jestem w stanie już żyć normalnie, a przynajmniej tak normalnie, jak to możliwe. Gdyby teraz tylko mógł poradzić sobie ze swoim związkiem, tak jak poradziłem sobie sercem, to czułbym się świetnie. No proszę, łatwiej rozwiązać problem sercem niż związek. Okej, jesteśmy w jej mieście, w centrum, totalnie w centrum, bo droga jest bardzo szeroka. Cóż, jesteśmy. Emmy chwyta moją dłoń, gdy tylko wysiadamy z autobusu, niemal natychmiast zaczyna kroczyć ulicą. Dawaj do mnie, jest jeszcze parę przecznic. Co? A, dobrze. Zielono? Znaczy zawsze... Nie wiem, czy to jest Japonia, czy coś, czy to są zdjęcia serii japońskie. Ale w anime nawet bardzo mnie intrygowały takie miejsca jak pomiędzy budynkami są takie alejki. I w Polsce to wygląda fatalnie okropnie, a w Japonii wygląda właśnie tak fajnie, bo zobaczcie, o tutaj roślinki, dużo zieleni w ogóle. I zaskoczyło mnie to kuwa brama przy takiej drodze, no my byśmy tutaj w Polsce nigdy nie wjechali. Narzuca trochę szybkie tempo jak na zwykły chód. Chyba nie może się doczekać, by dojść do domu. Więc twoja mama często robi takie rzeczy? Nie za często. Nigdy nie bawiła się zbytnio w gospodynię. Ta? Ta. To mój tata zawsze naciskał na nią, żeby kogoś zaprosili. Aha, był bardziej towarzyski od kobiety. Ciekawe? To nagłe i spontaniczne odniesienie się do jej ojca zaskakuje mnie. I po minie na twarzy Emmy nie jestem pewien, czy miała zamiar go wspominać. Chyba tylko raz słyszałem, jak o nim mówiła. Pamiętam jedynie, jak Emmy powiedziała, że go już nie ma. Twoja mama woli domowe zacisze? Emmy się śmieje, albo z ulgi, że nie zapytała mojej ojca, albo że w sumie uznała moją wypowiedź za śmieszną. Skądże? Wiesz, to przez nią jestem taką towarzyską osobą. Po prostu woli być gościem niż gospodarzem, jest to mniej stresujące, a przynajmniej tak mówi. No to już jest kwestia gustu. Najwyraźniej nie musiała nigdy spotykać na obiedzie mojej mamy swojej dziewczyny. Emmy znów chichocze i odzywa się droczącym głosem. Denerwuje się Kisao? No wiesz, w końcu spotykam twoją mamę jako gość, jako twój chłopak. Powinienem się stresować, z zasady nawet. Wiesz, nie powinieneś, to nic wielkiego. Tylko obiad u mnie w domu, to wszystko. Tak, bo to idziesz do swojego domu. Ta, ale czy kiedykolwiek wcześniej przeprowadziłeś do domu chłopaka? Przyznaję, że część mnie lęka się usłyszenia odpowiedzi. Bardzo niewiele wiem na temat dawnych związków Emmy. Nawet nie wiem, czy kiedy jakikolwiek był. Nie, chyba nie. To chyba czy nie? Hej, może mimo wszystko to naprawdę jest coś jakby wielkiego. No bo jest. Co ty taką minę robisz? To świetnie, teraz denerwuję się jeszcze bardziej. Choć szczerze podziewawszy, bardzo się cieszę, słysząc, że to ja jestem tym pierwszym. Zawsze to takie, wiecie, osiągnięcie. Może między nami jednak jest coś szczególnego? Wątpię. Okej, zielono, ogródek, ładnie. Dziwnie. Dużo zieleni. Podniesiony na dachu tą nową myślą, udaje mi się znacznie uspokoić do czasu, gdy Emmy puka do drzwi wejściowych. Hej mamo, otwieraj, jesteśmy. Okej, i to jest pani Minaduki. Dobrze kojarzę? Nie pani Ibarazaki, ale ona chyba się Minaduki nazywa.
Drzwi otwierają się szeroko, a za nimi stoi pani Ibarazaki, uśmiechająca się do córki. Uśmiech jest wciąż zaskakująco podobny do uśmiechu Emi. Nie wiem, czemu jej model wydaje się bardziej dopracowany niż Emi. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Nie, ona jest Meiko, dobra. Wiesz, ludzie normalnie czekają chwilę, nim zaczną krzyczeć do drzwi. Ona jest strasznie dziecinna. A większość matek wita swoje córki zamiast od razu je karcić. Ach, oczywiście, witaj w domku, kochana. Tęskniłam za tobą. Ale to sztuczne. Co za burdel! Jaki burdel! Nawet ja takiego burdelu nie mam. Jednak czuły uścisk później jesteśmy w środku i to właśnie wtedy mama Emi zdaje sobie sprawę, przypominając, że tak naprawdę jeszcze ja tutaj jestem. I dzień dobry również tobie, Hisao. Jak się miewasz? Żyję? To chyba dobre określenie dla ludzi uczących się w tamtej szkole. Całkiem dobrze, dziękuję. Przynajmniej jest nie martwić się przez jakiś czas o szkołę. A tak, skończyliście egzaminy, prawda? Musicie oboje odetchnąć z ulgą. Czekajcie, to są egzaminy końcowe szkoły, czy w połowie, bo się już pogubiłem totalnie. Chyba jeszcze nie końcowe. Kamień spadł mi z serca. To na pewno. Nie również. Chyba po raz pierwszy od tygodni spadłam wczoraj dobrze. Tak mi ulżyło. Chyba o coś innego chodziło, ale okej. Jeżeli ta wiadomość jest dla mamy Emi niespodzianką, to nie pokazuje tego. I odpowiedź jednak zdradza nutkę zainteresowania. Naprawdę? Dobrze to słyszeć, Emi. Wiesz, że się martwię, gdy denerwuje się, cóż, egzaminami. Ta. O nie ten. Z całą pewnością matka Emi wie coś, czego nie wiem ja, a raczej nie wie, że Emi powiedziała mi o koszmarach. Widok pani Ibarazaki kryjącej Emi jest ciekawy. Ten opiekuńczy instynkt, by mieć pewność, że nie dowiem się niczego więcej niż Emi. Mam mi zamiar powiedzieć. Gdy teraz to patrzę, jaka jest różnica, jak Emi wygląda strasznie młodo w porównaniu do mamy. Znaczy, to jest zrozumiałe, ale chodzi o to, że jak... Różnica jest nawet rysowanie. Jak patrzy się na przykład na Emi i Irene, to jest tak okej. To samo, tutaj taki przeskok dziwaczny. Nawet w oczach, zobaczcie. Jakby to są takie mniejsze od tych? Mniej życia mają, mogę powiedzieć. Emi ma chyba więcej wspólnego z kwarkami, niż mogłem sobie w ogóle przypuszczać. Czym są kwarki? Come on, nie daruję sobie. Uwaga, oficjalne powiedzenie, czym jest kwarka. Albo kwark, nie wiem. Cząstka elementarna, fermion mający ładunek kolorowy. Według obecnej wiedzy cząstki elementarne, będące składnikami materii, można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą stanowią kwarki, drugą grupą są leptony. Kuwa, nic mi to nie mówi. Totalnie nic mi to nie mówi. Idziemy dalej. Poruszę się szybko, niemalże niemożliwie do pojęcia poprzez bezpośrednią obserwację, jednak wpływa na każdego, kogo spotka. Zastanawiam się, czy pani Barazaki dowie się, że wiem o koszmarach, czy po prostu utrzymuje przed wszystkimi wszystko w tajemnicy. Ta, w tym roku nie było tak źle, jak w poprzednich. Pisało pomógł mi się skupić. Dobra, wiem, że to jest nieprawda. W tygodniu egzaminów nawet nie odezwała się do mnie poza szkołą. Ale widywałem je przecież w ciągu dnia i mówiła mi nieraz, że poranne biegi były jedną rzeczą w trakcie egzaminu, które sprawiała jej przyjemność, więc może nie jest to takie wielkie kłamstwo, ale nadal jest to kłamstwo w pewnym sensie. Tak czy inaczej usłyszenie, że bycie przy niej pomogło choć trochę, sprawia, że czuję się nieco lepiej. Ona nie jest szczera ciągle? Na te słowa Emi unosi brwi. Albo jej nie wierzy, albo jest zaskoczona równie mocno jak ja. Cóż, wychodzi na to, że dobrze się stało, że tak się do siebie zbliżyliście. Nie zbliżyliśmy się ani trochę! To wszystko kłamstwo, pani Meiko. Powiedziałabym ci, Hisao, żebyś dobrze się opiekował moją córką, ale wygląda na to, że już to robisz. Ta, coraz bardziej mam ochotę z nią zerwać. Jeśli w ogóle jesteśmy razem. Emi szczerze na to zęby i zdaje się zadowolona, że z taką otwartością udaje mi się przypodobać jej matce. Właściwie to powiedziałbym, że to pani córka się mną opiekowała. Postawiła mnie na nogi. Odkąd ją poznałem, jestem aktywniejszy niż kiedykolwiek. Nawet zanim. W sumie to nigdy za wiele na tym nie myślałem, ani też nigdy nie doceniałem komizmu tej sytuacji. Przed zawałem nie byłem zbytnio aktywny.
przygodne gry w piłkę nożną nie za bardzo się liczą, ponieważ nie były takie częste. Wiedząc już na pewno, że moje serce jest słabe, teraz biegam codziennie i gram z losem dzięki lekom, przesuwając swoje granice. Cicho chichocze, po czym zdaję sobie sprawę, że nie dokończyłem swojej wypowiedzi. Czy zanim dostałem zawału, skończyłem tutaj w szkole. Przychodzi to tak zwyczajnie. Był okres, że zastanawiałbym się dwa razy nad odpowiedzeniem tego, co w ogóle jest ze mną nie tak. A teraz to przejmowanie się tym wydaje się po prostu głupie, zwłaszcza w towarzystwie Amy i jej matki. Jeżeli mi potrafi mówić swobodnie o swojej niepełnosprawności, to ja również. To akurat miło, że tego się nauczyliśmy i jest na łatwo. Przypominam sobie zawody lekkoatletyczne, gdzie Amy oświadczyła, że jest najszybszą rzeczą bez nóg. Znowu określenie rzeczą, bardziej określenie osobą pasuje, ale okej. Fakt jej oczywistej straty nigdy nie zdawał się przejmować, przynajmniej nie publicznie. Wiem, że przykucie do wózka inwalidzkiego ją sfrustrowało, ale nawet to było czymś, z czym radziła sobie sama na przekór moim staraniom. Amy jest w stanie wydobyć z ludzi tę bardziej aktywną stronę ich osobowości. Nigdy za bardzo nie udało mi się rozgryźć, jak to robi. Po prostu jest sobą. No dobra, moi drodzy, tutaj skończymy. W następnym odcinku będzie nas czekał obiad z państwem Ibarazaki. Jak to się skończy, zobaczymy. Nie wiem jak wy, ja nastawienie do Amy mam coraz gorsze. Dajcie swoją opinię. Moim zdaniem naprawdę Amy zachowuje się dziwnie i źle. No nie powinna się tak zachowywać dziewczyna moim zdaniem, no ale to jest moje zdanie. A na razie to wszystko. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków z Katawa Soju. A teraz moi drodzy, adios. Thank you.